Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Za każdym razem, kiedy w moje ręce trafia gra Tower Defense, zastanawiam się, czy można w tym temacie stworzyć coś nowego. Studio Bad Seed przy pomocy gry Sleep Attack pokazuje, że można. Mamy tutaj bardzo innowacyjne podejście do rozgrywki, dzięki temu produkcja nie nudzi się po kilku chwilach. Zacznijmy sobie zatem grę, żebyście i wy mogli zobaczyć, jak ona się prezentuje. Moi drodzy, ja dzisiaj chciałbym wam pokazać poziom numer 1 w rozdziale numer 2. O nazwie Algiduk. Mamy tutaj, jak widzicie, kilka takich rozdziałów: Indigot, Algiduk, kolejnym jest Galaktika, następnie Mechania, Bracze Dario i na samym końcu Azteku. Moi drodzy, jest tego naprawdę bardzo dużo. Myślę sobie, że przejście tych wszystkich poziomów zajmie mi około 8 do 10 godzin, ponieważ zatrzymałem się w rozdziale numer 2. Dobrze, moi drodzy, powiedziałem, że zaczniemy sobie ten poziom numer 1 w tym rozdziale numer 2, zatem przejdźmy do rzeczy. Na samym początku mogę wybrać sobie 3 wieżyczki, które będę kontrolować, które będę budować na tym poziomie. Zatem, moi drodzy, mamy tutaj taką, która będzie spowalniała przeciwników. Ta wieżyczka będzie budowała taką falę uderzeniową, która będzie atakować wszystkich przeciwników w jej zasięgu. Tutaj ta wieżyczka będzie atakować takim pojedynczym strzałem i ta również, ale mocniejszym. Zatem, moi drodzy, wezmę sobie w tym momencie niebieską, czerwoną oraz pomarańczową wieżyczkę i zaczynamy. Zobaczcie, na samym środku mamy takiego śpiocha, którego będziemy musieli chronić przed atakiem małych stworków. Mamy tutaj naprawdę bardzo ciekawą komiksową grafikę i, moi drodzy, gra będzie czekać, aż postawię pierwszą wieżyczkę. No cóż, nie będzie czekać. Zatem muszę tutaj niespiesznie postawić sobie pierwszą wieżyczkę. Myślę, że muszę ich zrobić również kilka, moi drodzy, ponieważ będziemy mieli tutaj falę wrogów napierające z każdej strony. I tak oto mamy tutaj kilka miejsc, z których ci wrogowie będą mogli iść. To jest pierwsze, tutaj drugie, trzecie i czwarte. Jak widzicie, moi drodzy, będę mógł sobie zrobić tutaj jedną bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie ja mogę obrócić sobie planszę w zasadzie o 360 stopni, tak aby wydłużyć drogę, na której moi przeciwnicy będą mogli przejść sobie właśnie do tego ludka na samym środku. W tym momencie ulepszymy sobie tą wieżyczkę, żebyście mogli zobaczyć również, jaki mamy tutaj system upgrade'u. Jest to w zasadzie standardowo znany system, moi drodzy, z innych gier Tower Defense, mianowicie daję sobie na wieżyczkę, klikam na upgrade albo mogę ją również sprzedać. Zatem wydłużymy sobie drogę z tej części mapy i dzięki temu przeciwnicy będą musieli przejść sobie poprzez te 3 wieżyczki, które będą ich oczywiście atakować. Zbieramy, moi drodzy, takie małe żółte kulki, które będą walutą w tej produkcji, dzięki temu będę mógł ulepszać wieżyczki oraz kupować nowe. Jak widzicie, mamy tutaj drugi rodzaj przeciwnika, takie małe zielone świnki. I oczywiście, moi drodzy, również tych przeciwników muszę sobie bardzo szybko zabić, ponieważ istotne jest to, aby jak najwięcej punktów życia zostało temu grubasowi na środku. Mogę go kliknąć i zobaczcie, jaka to jest śmieszna animacja, jak on się porusza w tych majakach. Moi drodzy, przyspieszymy sobie szybciutko, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda w zasadzie przy takiej największej nawałnicy tych przeciwników. Niestety w tym momencie troszkę zepsułem, więc obrócimy sobie tutaj to pole. Cóż, kilka przeciwników tutaj wpadło mi na grubasa, przez to po prostu te punkty życia zostały mu zabrane, ale nic się nie dzieje. Jest to oczywiście rozgrywka pokazowa, zatem ja się nie przejmuję, że po prostu mogę przegrać. I tak oto, moi drodzy, kolejna waluta. Możemy sobie te pieniądze tutaj zbierać. No, przyjęło się oczywiście, że to są pieniądze, dlatego też w tym momencie mogę sobie pozwolić na takie nazewnictwo. Mamy kolejne kulki. Niestety w tym momencie tutaj nie mogę ulepszyć tej wieżyczki, ale bardzo by się to przydało. Zatem spróbujemy sobie z tą, jeżeli oczywiście będę miał ilość dostępnych funduszy 130. Świetnie, udało się i teraz bardzo szybko pokonuję tych przeciwników. Moi drodzy, myślę sobie, że tutaj gra naprawdę będzie wymagała sporej odwagi przy budowaniu tych wszystkich wieżyczek oraz dobrego pomyślunku, jak się to mówi, ponieważ my będziemy musieli naprawdę bardzo się starać, aby tych wszystkich wrogów po prostu trzymać z daleka od naszego środka, w którym jest oczywiście ten grubas.
Niestety, jak widzicie, w tym momencie troszeczkę zepsułem, ponieważ bardzo dużo punktów życia zostało mu zabranych, ale moi drodzy, w zasadzie mechanika produkcji została przeze mnie omówiona, ponieważ nic więcej tutaj się nie pojawia. Mamy oczywiście możliwość jeszcze zakupienia różnego rodzaju czarów, ale moi drodzy, w tym momencie nie mam wystarczającej ilości punktów, zatem po prostu nie mogę tego zrobić. I niestety mamy game over, jest to zakończenie rozgrywki na tym poziomie. Mogę sobie zrestartować, ale oczywiście, moi drodzy, w tym momencie nie będę tego robić, ponieważ zapraszam was, żebyście samodzielnie zapoznali się z tą produkcją. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!